Czy Hongkong powinien być niezależny, niepodległy? Czy... No myślę, że tak, jako odrębne państwo mają swoją suwerenność i swoje prawa, którymi się rządzą i myślę, że tutaj Chiny nie powinny ingerować raczej w ich prawa. Pan popiera jakby niepodległość Hongkongu, czy żeby Hongkong dołączył się do Chin komunistycznych? Znaczy, ja uważam, że o tym powinni decydować obywatele, którzy tam zamieszkują. Według mnie najważniejsze jest zdanie ludzi i dobro człowieka mieszkającego w tym miejscu. Ja uważam, że w ogóle komunizmu nie powinno być w tych czasach, bo to jest... Cieszę się, że u nas już upadł jakiś czas temu komunizm. No martwi mnie, że jeszcze w takich krajach jak Korea czy Chiny jeszcze jednak ten komunizm jest i jestem jak najbardziej za, żeby się odłączyć. Popieracie niepodległość Hongkongu, żeby nie były tej ekstra... Tak, jak najbardziej. Moim zdaniem powinien być niepodległy, ponieważ to jednak jest niezależne państwo na razie. No ja myślę, że ci ludzie powinni sami zdecydować, czy chcą być zależni od Chin, czy wolą być oddzielnym państwem. Na pewno nie powinni być jakoś przymusowo. Tak. No według mnie to raczej lepiej by było, gdyby było oddzielne, gdyby sami mogli decydować, co jest lepsze, a nie, że właśnie się dzieje coś takiego, że nagle deportują ludzi. Jakby pan mógł wybrać, czy żyć w Hongkongu, czy w komunistycznych Chinach, to gdzie by pan... Wolałbym żyć w Hongkongu, no bo w Chinach to wiadomo, co się teraz dzieje, tak? Where do you guys from, if you mind me asking? I'm from Taiwan. Oh really, Taiwan? Taiwan, yeah. Awesome, yeah, we support Taiwan. But what do you think, should Hong Kong be independent or should it be connected back to China? Well, I think now it's... More like it's, they are in a different system, you know. Mm-hmm. Like in the China, it's like communism, and yeah. Now the Hong Kong democracy. Yeah. Well, for me, I think it's the best way to maintain like this. Just no further changes. Yeah, it should stay the way it is, right? Yep. Hong Kong be independent or should it be part of communist China? Of course, Hong Kong should be independent because the freedom is for all over, not for the like for one country or for some country. Mm-hmm. So is it good for Hong Kong country? Yeah. Yeah. A jakby pan mógł wybrać, gdzie mieszkać, w Hongkongu czy w komunistycznych Chinach, to gdzie? Zdecydowanie w Hongkongu.